Cześć, z tej strony Chris, witam Was w kolejnym odcinku Strange World 2. Dzisiaj sobie zrobimy taki przejazd półekspercki, że tak go nazwę, czyli z wyłączonym wyświetlaczem, tutaj prędkościomierza, z załączonymi wszystkimi systemami bezpieczeństwa, no i zobaczymy, jak daleko zajadę, bo nie jest to takie proste, gdyż wystarczy tylko przeoczyć jeden jakiś znak i pociąg nam się zacznie zatrzymywać. Więc jestem ciekaw, jak tutaj mi pójdzie, bo mówię, ekspertem nie jestem i jeszcze bardzo dużo błędów popełniam, ale jak gdyby też nagrywanie powoduje, że mam motywację, żeby cały czas uczyć się i nie wstydzę się tego, kiedy popełniam błędy. Ale jeszcze taką ciekawostkę Wam pokażę, chociaż wszyscy pewnie o niej wiedzą. Zobaczcie tutaj na te szyby. Te szyby są przeźroczyste i wszystko przez nie widać. Ale kiedy sobie tutaj załączymy sterowanie tą przeźroczystością, wtedy, zobaczcie, mamy mleko i już nas pasażerowie nie widzą, nie patrzą nam na plecy, na kark, nie czujemy ich ciężkiego spojrzenia i możemy sobie spokojnie tutaj jechać w kierunku zachodzącego słońca. O, jeszcze Wam jedną rzecz pokażę, chociaż nie jest to super ciekawa rzecz, bo bawiłem się w malowanie pociągu, no i próbowałem taki cyberpunkowy tutaj design zrobić. Średnio mi to wyszło. Nie jestem do końca przekonany do kolorystyki, już nie mówię o wzorach i tak dalej, więc myślę, że jak będę już robił konkretne malowanie, nagrywał film, to zrobię to lepiej, ale jednak trzeba się porządnie do tego przygotować, jeśli nie chcemy tylko walnąć farbę i z dwa paski i to wszystko. Jednak trzeba sprawę przemyśleć i się czymś zainspirować. Słuchajcie, próbujmy tutaj zrobić przejazd bardziej taki realistyczny, w którym tak jak prawdziwi maszyniści nie mamy tutaj dodatkowej pomocy, wyświetlaczy, tylko praktycznie tutaj wskaźniki tych zegarów i kontrolek, które nam się świecą. Dobra, spróbujmy sobie tutaj wystartować. Na razie mrugają nam lampki PZB ograniczające naszą prędkość do 40, ale ja wiem, że tam dalej będzie zielone, więc od razu sobie zwolnię i tutaj będziemy teraz obserwować sobie wszystko, co się dzieje na torach, starając się wykonać wszystko prawidłowo. Co, powiem Wam, nie jest takie pewne, bo tu trzeba naprawdę praktykować. Mam nadzieję, że niedługo przerzucimy się na system LZB. Tam była 7, nie? Więc możemy 70 polecieć. Przyspieszymy. Tu już 80. Ale nie jest łatwo.
nie jest łatwo, szczególnie tutaj najbardziej, powiem Wam, powiedzmy stresujący jest ten element niepewności, jeśli chodzi o znaki, bo tutaj łatwo przeoczyć, a zobaczcie jeszcze, jakie mamy warunki pogodowe. Nie jest lekko, oj nie jest. A, załączył nam się LZB, dobra. Co ja tu naciskam? Dobra. Tutaj nas teraz określa. LZB. No i zobaczymy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Teraz możemy ciągnąć z prędkością 140 km. I taka też nas prędkość będzie czekać. Co mi się tutaj załączyło? No ale jak sami widzicie, nie czuję się pewnie jeszcze w takim trybie eksperckim. Nie jest to dla mnie super komfortowe, biorąc pod uwagę, że naprawdę długo jeździłem z załączonym prędkościomierzem i teraz dopiero tak sporadycznie sobie tutaj zaczynam bardziej podchodzić do tego w sposób taki bardziej realistyczny. Więc naprawdę nie czuję się jeszcze w tym wszystkim pewnie, ale jeżeli nie będziemy próbować, to niczego się nie nauczymy. Więc trzeba próbować, nawet jeśli nam nie wychodzi wszystko tak, jakbyśmy chcieli. Tak samo grając w inne gry, często ponosimy porażkę i nie poddajemy się, zaczynamy od nowa, nabieramy wprawy. I tak samo w życiu, jeśli chodzi o wykonywanie różnych czynności, czy to zawodowych, czy hobbystycznych, każdy z nas czegoś się uczy. Więc myślałem, że jakąś fajną kamerę ustawiłem. A tu lipa. Jak tutaj nam prędkość? Do 250 jeszcze mamy kawałek. Powiem Wam, że jeśli chodzi o taki przejazd realistyczny, gdzie nie mamy załączonych tych wyświetlaczy, to LZB jest świetne. Naprawdę sprawdza się genialnie. Gorzej jest z systemem PZB, bo to jest upierdliwiec. Tu musimy patrzeć na każdy znak, na każde światło. No i tylko coś przeoczymy i zaraz jest lipens. Totalny lipens. Bo maszyna nam się zatrzymuje i no niestety musimy czekać do pełnego zatrzymania i wtedy dopiero sobie możemy sobie na nowo wystartować. Wow! Co tu się wydarzyło?
czuję, że się zatrzymamy z tego względu, że przeoczyłem Zifę, czy nie? Nie, na szczęście jeszcze ją zdążyłem potwierdzić. Więc przyspieszamy. Ok. No właśnie, z Zifą jest tak, że jeszcze mamy tam sekundę, dwie czy trzy, żeby tą mendę wyłączyć. I choć ona już tam spowalnia nas, to kiedy ją potwierdzimy, możemy na nowo odzyskać prędkość. Także widzicie, tutaj nawet w takim przejeździe nie jestem w stanie zmieniać kamery, bo cały czas trzeba patrzeć na zegary. Chyba, że tam sekundkę spojrzeć tylko na zewnątrz. Ale jest fajna zabawa. Polecam wszystkim spróbować. W sumie, jak dla mnie, najmniej użytecznym tutaj elementem systemu bezpieczeństwa jest właśnie SIFA, bo ona bardziej przeszkadza niż pomaga, szczególnie kiedy uczymy się tego wszystkiego. No i w sumie sprawdzanie czujności maszynisty nie wpływa tutaj na kontrolę właśnie w prędkości ani tego typu rzeczy. Ale już kawałek zrobiliśmy. Jeszcze na razie mamy LZB. I tak jak mówiłem wcześniej, jadąc sobie tutaj taki przejazd bez załączonych właśnie wyświetlaczy, popełnimy jakiś błąd, więc jedziemy jeszcze raz, analizujemy, co zrobiliśmy źle, i znowu, i znowu, i znowu, aż się nauczymy. I wtedy poczujemy prawdziwą satysfakcję, bo tutaj samo na przykład zainstalowanie sobie Transim World i zasiąście za kokpitem tutaj tej maszyny nie da tego, co daje prawdziwe tutaj doświadczenie, nauka tych wszystkich elementów. Dlatego dużo ludzi szybko się nudzi tym symulatorem, bo po prostu nie podchodzą do niego w pełni. Nie czerpią z niego wszystkiego, co ma do zaoferowania. Dlatego warto sobie przysiąść do tego, pouczyć się i wtedy okaże się, że Transim World 2 jest czymś, co starcza na długo. Właściwie może być, jeśli chodzi o gry, o symulatory, może być życie. To znaczy, że jak już zaczniemy sobie w nim tutaj zabawę, to możemy ją kontynuować przez lata i naprawdę czuć coraz większą przyjemność, zbierać sobie tutaj wszystkie osiągnięcia i tak dalej, i tak dalej. Tu już musimy zwalniać do 200.
Oj, nie to nacisnąłem, sorry, nie zatrzymuj się. Za dużo przytrzymałem i hamulec awaryjny już zaczął pracować, ale spokojnie, uratowałem sytuację. Teraz musimy odzyskać tą prędkość. Co nie będzie takie proste, bo jedziemy pod górkę, co widać. Cicho bądź. Dobra, teraz będziemy musieli zwolnić do 160. No i tak dosyć już zbliżamy się do... Więc sobie zwolnijmy. Lepiej zwolnić wcześniej, niż po prostu w panice później robić rzeczy, które mogą się już nie sprawdzić. O, tak bym to określił. Gorzej będzie właśnie, jak nam się przełączy na PZB. Ale lecimy. Powiem wam, nawet 150 na godzinę to jest przyjemna prędkość. Mniej już mnie nie satysfakcjonuje, ale 150 jeszcze mogę. O! Coś przeoczyłem. Więc lipa. Zatrzymujemy się, moi drodzy. Wiem, co, czego nie zrobiłem. Po prostu przeoczyłem moment. No ale nie, no mamy jeszcze LZB załączone, nie? No tak, tylko nie potwierdziłem, że będziemy mieli koniec PZB, LZB i zaczyna nam się PZB. Dobra, nieważne, jedziemy, nie będziemy tutaj płakać nad rozlanym mlekiem. Dobra, co jeszcze? Dobra, nagadałeś się, to jedziemy. No, powiem wam, że ciężko się skupić tutaj bez tych, bez wyświetlacza i jeszcze mówiąc do was i na tym wszystkim łatwiej jest na spokojnie, kiedy w zaciszu, bez nagrywania sobie jedziemy. Dobra. Teraz tak, jeszcze obowiązuje nas LZB, więc możemy sobie pozwolić na przyspieszenie. No, ale wiecie, tak jak w normalnym życiu, gdzie maszynista miałby, ale
piękny zachód słońca. Maszynista miałby podobną sytuację, też mógłby przeoczyć i... Dobra, jesteśmy teraz na PZB, więc musimy obserwować tutaj ograniczenia prędkości, ale widok piękny. Dobra, zobaczymy, czy uda mi się jeszcze w miarę jako taką po prostu tutaj przejechać, czy kolejną jakąś lipę odwalimy, czego bym bardzo, bardzo nie chciał. Ale jest to też fajna przygoda, bo tutaj warunki atmosferyczne też nie sprzyjają temu, żeby wszystko dobrze zaobserwować. Więc musimy patrzeć. Na to, co się dzieje na torach. Nie no, myślę, że sobie tutaj pociągniemy więcej jeszcze. Szczególnie, że przy PZB mamy 165 km. Więc możemy sobie tutaj pozwolić jeszcze na trochę przyspieszenia, ale też te 150 mi wystarczy. Bardziej mnie interesuje, co teraz tutaj znaki nam będą mówić, ale jesteśmy na 23 kilometrze, więc podejrzewam, że jeszcze spokojnie sobie możemy tutaj jechać na luzie. A widok jest nieziemski, przyznajcie. Jeszcze damy troszeczkę do pieca. Jutro się szykujcie na nową trasę. Mam nadzieję, że będzie dosyć wcześnie, chociaż oni to potrafią. Na konsolę dadzą już po północy. Na Steama wrzucą 15-16. Ja tego nie rozumiem. Nie rozumiem tego. Dobra, na razie nas tutaj nie informuje, że przekraczamy jakąś prędkość. Myślę sobie, że jak będę następnym razem jechał, to nie będę załączał SIFY z tego względu, że ona przeszkadza w operowaniu kamerą. Bo jak nie mam załączonego tutaj wyświetlacza, to nie widzę kontrolki, tylko muszę ją słyszeć, a też z tym różnie bywa, więc... Dobra, 18 km mamy do Aachen, więc jeszcze kawałek sobie pojedziemy na spokojnie, ale już zaraz, znaczy zaraz, no za parę kilometrów zaczną się już schody. No ale jeśli chodzi o LZB, zwracajcie uwagę, kiedy się kończy. Ja właśnie jeszcze na to nie jestem w pełni uczulony. No i tutaj znowu... znowu to przeoczyłem. Szczególnie, że właśnie do tej pory byłem przyzwyczajony do głównie wyświetlacza
z prędkościomierzem i wtedy wiedziałem, co się dzieje, że mi się przełączyło tutaj, a tu wystarczy o podnieść do góry lekko, już nie widzimy, co się dzieje, że właśnie nam się przełączyło. Więc no niestety takie sytuacje się zdarzają. No i muszą się zdarzać, jeżeli nie zadziałamy według określonych reguł. Tak już jest, bo jeżeli załączamy określony system bezpieczeństwa, no to musimy działać według tego, jak on funkcjonuje. Było ograniczenie, ale powiem wam, że nie zauważyłem, do jakiej prędkości. Podejrzewam, że 120, ale jeszcze sprawdzimy tutaj. Mam nadzieję na... jako potwierdzenie tutaj... określony znak nam pokaże, z jaką prędkością powinniśmy jechać. Na szczęście, jeśli chodzi o PZB, tam gdzie nie ma magnesów, tam możemy sobie przekroczyć prędkość, aby nie było to przekroczenie 165 km. Ale w takim deszczu to kompletnie nic nie widać. Nie zobaczyłem, jakie mamy ograniczenie prędkości. Tu nam teraz nie pokazuje. No jest słabiutko, słabiutko z widocznością. I zobaczcie, przy normalnych warunkach atmosferycznych, czyli na przykład, no niech będzie wiosna czy lato, słoneczko, wtedy widzimy wszystko dobrze. A teraz znowu przyjechałem, jadę z prędkością około 110 km i nie widziałem, jakie mam ograniczenie prędkości. Tak szybko po prostu to mi przeleciało ze względu na też krople deszczu, a przy normalnych warunkach bym no to było chyba 110. Przy normalnych warunkach widziałbym idealnie. Zresztą już nagrywałem właśnie te filmy z PZB i tam widzieliście, wszystko widać jak na dłoni. Więc jestem ciekaw, jak to realistycznie wygląda w tych przejazdach, kiedy właśnie takie warunki są. Bo widoczność jest w tym momencie fatalna. Zobaczymy, z jakim opóźnieniem dojadę. Biorąc pod uwagę, że jadę wolniej niż pewnie powinienem, zrobimy sobie zbliżenie. Być może zaraz będzie jakiś znak, który nam pokaże, jaka powinna być prędkość. Ale widzicie, jak tutaj jesteśmy zdani na to, co się dzieje na torach. Tutaj nie ma już wskaźników, które nam mówią, jedź sobie z taką, a z taką prędkością. Nie, 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 już nie ma tak lekko. Trochę przyspieszę, bo... te 8 km jeszcze będziemy męczyć.
zobaczmy, jaką mamy prędkość teraz. Stówką jedziemy. Dobra. Teraz już niedługo powinny być jakieś informacje, coś się zacznie dziać tutaj w kwestii sygnalizacji. Ale miałem sobie zrobić wieczorny, lightowy przejazd. A nie jest tak łatwo. Ale powiem wam, że w tym momencie nie wiem, czy już będę w stanie wrócić do w ogóle jazdy bez systemu bezpieczeństwa. Czuję wtedy jakieś takie, że to nie jest to, że to jest taka zabawa bez przyjemności. I właśnie warto się zastanowić przed wskoczeniem w te systemy, bo potem już nie ma odwrotu. Potem już takie lajtowe przejazdy, to już nie będzie to samo, już wtedy powiecie, że to jest zabawa i nie, to nie dla was, więc automatycznie ręka będzie wchodzić tutaj w systemy PZB, LZB, SIFE i wtedy dopiero poczujecie, że to ma sens, że to jest przynajmniej jakaś namiastka prawdziwości. Jest fajnie z załączonym wyświetlaczem. Mamy więcej informacji, ale kiedy już pomyślimy sobie właśnie o realizmie, może to spowodować, że przestanie nam się podobać takie jeżdżenie bez tych realistycznych systemów. Co my tu mamy? 120. Dobra. My jedziemy stówką. Ale ze względu na to, że nie mam tego wyświetlacza, to wcale nie spieszy mi się i w ogóle nie ciągnie do tego, żeby przyspieszyć te 20 km. Spóźnimy się, będzie opóźnienie 2-3 minutki, ale przynajmniej jakieś poczucie kontroli tutaj będziemy mieli. Tu mamy 120, następną prędkość mamy stówkę. My tutaj ciągniemy nawet mniej niż stówkę, więc nie musimy zwalniać, ale tutaj zaczyna się znowu. Dobra. Tutaj będziemy musieli zwolnić już powoli do 40. Dobra, co tu się dzieje? Już się zbliżamy. Obowiązuje nas 40. Teoretycznie nie powinienem potwierdzać, ale potwierdzę. Żeby nie było potem niespodzianki. W sumie informacje też często są niejednoznaczne, gdzie na przykład jest mówione, że nie trzeba potwierdzać, ale lepiej jeśli potwierdzimy, więc
to jest tylko chwilka, a być może zaoszczędzi nam tutaj zatrzymania. Trasa jest przepiękna w tą stronę. Do Köln tak mi się nie podoba jak w drugim kierunku po prostu. I jeszcze o tej godzinie, zobaczcie o której jadę, przed 18 chyba był wyjazd, na pewno przed 18, więc polecam wam właśnie tą godzinę sobie zrobić przejazd. Cudo. No i tylko epizod z LZB trochę rzucił cienia, ale po prostu przegapiłem moment potwierdzenia, że LZB się kończy. Nie pomyślałem nawet o tym, bo jak jest wyświetlacz, jest łatwiej. Ale przy następnym przejeździe będę na to baczniejszą uwagę zwracał. A teraz już kończymy przejazd. Praktycznie z 5-minutowym opóźnieniem. Ale i tak jestem z siebie zadowolony, bo naprawdę trzeba już w inny sposób działać, kiedy sobie załączymy taki tryb bardziej ekspercki. No, nazwijmy to tak. Chociaż do eksperta to jeszcze daleko, ale trening czyni mistrzem, więc trzeba sobie tutaj trenować, praktykować, nie przejmować się porażkami, które na pewno będą się pojawiać nie jeden raz. Sam tutaj trochę ich już doświadczyłem i wcale mnie to nie zniechęciło do dalszej jazdy. A powiem szczerze, że teraz jestem na takim etapie, gdzie właśnie coraz bardziej się wkręcam, gdzie teoretycznie można by było powiedzieć, że już tyle się najeździłem, że powinienem być znudzony, a ja właśnie im bardziej tutaj się wkręcam w te wszystkie systemy, tym bardziej czuję, że chce mi się więcej jeździć. Także czy ja tutaj dostanę jakiś medal? O, złoto! Proszę bardzo, jeszcze złoto złapałem. Czyli dwa w jednym. Zrobiłem przejazd, w sumie trzy w jednym zrobiłem przejazd, nagrałem go i jeszcze dostałem złoto. No, czego chcieć wieczorkiem? Nie odpowiadajcie, pytanie było retoryczne. Dobra, kończę. Dzięki wielkie za oglądanie i mam nadzieję, że wytrzymaliście do końca. A my się widzimy, mam nadzieję, jutro na nowej trasie. Chyba, że jeszcze dużo, długo będzie trzeba na nią czekać do popołudnia albo do wieczora, to może jeszcze coś nagram z rana. Ale nie wiem. Nie wiem, pomyślę. Dobra, trzymajcie się ciepło, do następnego. Cześć!